Dzień dobry, słuchajcie, witam się z wami w innych okolicznościach niż zawsze, bo witam się z wami z pięknej i słonecznej Hiszpanii. Jest bardzo cieplutko. No i co ja tutaj robię, słuchajcie? No, pewno wiecie, bo oglądaliście pewnie nasze Instagramy. Także nie przyjechaliśmy tutaj na wakacje, a przyjechaliśmy na zawody Roberta, które odbyły się właśnie wczoraj. My jesteśmy tutaj już w sumie od soboty, czyli sobota, niedziela, zawody. A dzisiaj mamy poniedziałek i taki dzień totalnego chillowania, totalnego spędzania czasu tylko dla nas. Później pójdziemy sobie na plażę, na basen. Ale póki co to dopiero wstaliśmy i wybieramy się na śniadanko. No i stwierdziłam, że z dzisiejszego dnia trochę tutaj wam ponagrywam, nagramy vloga, pokażemy, jak to wszystko wygląda. A druga sprawa, słuchajcie, jeszcze co chciałam powiedzieć. Po prostu aż wsiadając do samolotu, to śmieliśmy się z Robertem, bo słuchajcie, jest to nasz pierwszy wspólny wyjazd za granicę. Serio, od 5 lat. Pomijam Litwę, bo już ktoś mi tam pisał na Instagramie, że przecież byliście na Litwie. No ale wiecie, Litwa to Litwa. Jedziemy tam samochodem w sumie 3 godziny, także to się nie liczy. To jest nasz pierwszy wspólny wyjazd za granicę. Naprawdę zasiedzieliśmy się strasznie. No ale dobra, cóż, nieważne. Lecimy teraz na śniadanko. Słuchajcie, jesteśmy na śniadanku. Zobaczcie, z jakim pięknym widokiem. Jest cudownie. Chciałabym wam nagrać jeszcze, jak wygląda śniadanko, ale trochę się spóźniliśmy na te śniadania. Także jutro rano wam dogram i pewnie wrzucę. A tak wygląda moje śniadanko. Jajeczko, szyneczka, boczek, chlebek. No i herbatka oczywiście. Tam ty po zawodach można zjeść. Nareszcie pozwolić parę dni. Zjedliśmy śniadanko. Robert został w pokoju, bo musi popracować. Musimy trochę odpocząć od siebie, chwilę. Ja idę teraz na basen, położyć sobie trochę tutaj na leżaku. No, tu mamy basen od razu. A później może pójdziemy na plażę. Zaraz wam pokażę, którą. Tutaj nie wiem, czy będzie widać. Tutaj zaraz mamy plażę, także bardzo bliziutko też hotelu. Na pewno się dzisiaj też tam przyjdziemy. Dobra, powiem wam, że za długo to nie poleżałam na tym basenie, bo ogólnie woda była tak cholernie zimna w tym basenie, że jak widzicie, zamoczyłam się tylko do pasa. Druga sprawa, kurde, no tak się nie przygotowałam na ten wyjazd. Zapomniałam wiele rzeczy. Na przykład nie wzięłam żadnej książki, nie wzięłam słuchawek. Samej nie jest tak za miło leżeć na basenie i się patrzeć, kurde, w niebo. Jeszcze jest bardzo słaby tutaj internet, więc postanowiłam, że wyskoczę szybko na miasto i idę sobie pozwiedzać, zajdę do jakiegoś sklepu, zobaczę co i jak. Słuchajcie, dowiedziałam się, co tutaj jest dokładnie na tym szczycie. I słuchajcie, jest to tak zwany Zamek Świętej Barbary. Powstał on prawdopodobnie w IX wieku, także w ogóle aż nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, ale chyba tak. Pozostały jakieś fragmenty, na pewno go tam odbudowywali jakoś, a później, słuchajcie, było tutaj więzienie. Także jeśli się mylę, to poprawcie mnie, bo pytałam się tutaj przychodniu. Więc no i polecają iść na górę w takim zachodzie słońca, przed zachodem słońca, żeby zobaczyć sobie całe Alicante z góry właśnie z pięknym zachodem słońca. Także nie idę tam teraz, pójdę tam wieczorem albo pójdę z Robertem, jeśli będzie miał ochotę.
Jeszcze z takich rzeczy, które zauważyłam tutaj w Alicante, w Hiszpanii, nie wiem, czy tak jest też w większości jakby innych miast Hiszpanii, ale ogólnie powiem Wam, że bardzo ciężko się tutaj dogadać po angielsku. Bardzo mało Hiszpanów rozumie angielski albo, nie wiem, może im się nie chce po prostu gadać. I właśnie z Robertem byliśmy trochę w szoku, bo Robert jak wczoraj w restauracji coś tam chciał po angielsku, to oni w ogóle nie rozumieją, przepraszam. Ja jakiś czas temu uczyłam się trochę hiszpańskiego, miałam taki epizod, że z 2 miesiące uczyłam się tego języka. I trochę powiem Wam, że zapamiętałam parę takich gdzieś tam zwrotów podstawowych i tak dalej. Dużo mi to pomogło, naprawdę, bo w restauracji właśnie, czy zamawiając coś, czy prosząc o rachunek, fajnie właśnie po hiszpańsku do nich powiedzieć, to oni od razu wszystko kumają, więc nieważne jak mówisz po hiszpańsku, to oni zrozumieją ten twój łamany hiszpański, ale już angielskiego to tak ciężko, naprawdę. Dobra, mały update sytuacji. Wróciłam do pokoju, w sumie to zamieniłam się trochę z Robertem i też trochę popracowałam, żeby nie była gorsza, prawda? Nie, tak popłacam tylko jakieś tam rzeczy, waty, city i te sprawy, bo przecież zaraz minie termin. I przy okazji, słuchajcie, wrzuciłam vloga, udało mi się, ładował mi się od wczoraj, 2 dni prawie ładowania i już jest na YouTubie vlog z piątku, a teraz czekam na Roberta, bo poszedł po torbę i ręczniki, bo wybieramy się właśnie na plażę. A tu, jak widzicie, nazwa naszego hotelu Porta Maris. On jest właśnie w Alicante. My tutaj wybieraliśmy ten hotel, w sumie Robert wybierał tak, żeby był jak najbliżej tej sceny, tej hali, na której były wczoraj zawody. Ale jeśli ktoś by chciał tutaj przyjechać właśnie, nie wiem, na jakieś takie, wiecie, wakacje z dzieciakami i tak dalej do tego hotelu, no to tak myślę, że powinny być jakieś lepsze w okolicy. Pędzimy i pokażę Wam zaraz plażę. Dobra, wyszliśmy z pokoju i oczywiście pierwszy co tu zamiast na plaży, to musieliśmy jej zjeść. Co tam tak patrzysz? Jakieś co takie, to pływa? Co to kanapeczki, co to pływa? Co sobie kupiłeś? Twój zakup? Kapelusz najważniejszy. A kapelusz? No mafiozek, kapelusz mafiozek. Chcieliśmy znaleźć jakiś leżaczek z parasolem, ale co powiedział? My friend. Everything is full. Dobra, udało się znaleźć jeden parasol z leżaczkami. Strasznie, prawda? Mega gorąco. Więc trochę sobie tutaj w cieniu poleżymy i idziemy się wykąpać chyba, co? No. Jeśli się pytacie, dlaczego Robert mnie zabrał na wakacje, to dlatego. Że jestem fotografem. Dzień dobry. Dzień czwarty tutaj w Hiszpanii. I można powiedzieć, że... Co? No tylko brzuch. I można powiedzieć, że to już taki nasz ostatni dzień tutaj. No prawda? Jeszcze jutro do południa. No, jutro wylatujemy. Ale słoneczka nie ma dzisiaj. Pogoda trochę się zepsuła, więc dobrze, że wczoraj pokorzystaliśmy z plaży, więc dzisiaj sobie odpuszczamy plażę. Wybieramy się teraz na zakupy. Kupimy jakieś pamiątki. I co jeszcze? Co jest w planach dzisiaj? A, ty idziesz dzisiaj na siłowę, tak? No, trzeba trening zaliczyć w końcu, kurczę. Stać się obijać. Także tak, zakupy, trening, jedzenie oczywiście, no to chyba normalna rzecz. A, i ja jeszcze chcę iść na Stare Miasto, żeby porobić tam jakieś fajne fotki. Wybrałam się dzisiaj w ten strój od Ocean's Apart, sportowy, jak tenisistka wyglądam, ale dobrze, że wzięłam sweter. Tak coś myślałam, ja jestem z marzlakiem. Chociaż nie jest aż tak zimno, co? No, ale tak powiewa trochę. A co jeszcze odnośnie wczorajszego dnia, bo ja wczoraj nagram tylko pół dnia. W plaży już byliśmy trochę mega zmęczeni, także już mi się nie chciało nagrywać. Później co? Trochę się pokłóciliśmy. A to normalka. A później wieczorem to już poszliśmy na kolację, ja wypiłam sobie też parę trochę drinków, więc już się też nie nadawałam do nagrywania. No słuchajcie, jednak
Jednak jej się odwiedziło, że niestety ze swetrem będzie gorąco. 26-27 stopni, a swetr założyło, bo nie ma słońca. No ale nic, poleciało na recepcji szybko odnieść, bo bym musiał jeszcze nosić tego swetra, nie wiadomo gdzie. No zobaczcie, wraca. Gdzie ty? Prysznic jeszcze brałeś? Nie, no szybko. Może powiedz ciekawostkę, słuchajcie. Ciekawostka taka, że to jedzie do Hiszpanii, to nie ma żadnych Uberów, tylko z taksówki. A, tak, nie mówiłam wam tego. No. Także to jest ogromny plus, bo nie ma takich, wiecie, różnych Uberów z różnymi samochodami i tak dalej, tylko są taksówki. Widać, że ci panowie mają licencję, super jeżdżą, prawda? Naprawdę super jeżdżą. Właśnie super, też jeszcze. Na takich starszych gdzieś tam panów. I co jeszcze zauważyłam, wczoraj ci o tym powiedziałam, że słuchajcie, wszystkie te taksówki są białe. No tak. Tak. No ale czysty, bardzo czysty. I tak, bardzo czyściutko jest. Gdzieś tam w niektórych krajach, na przykład w Londynie, no to też masz takie typowe taksówki, prawda? A u nas na przykład jest taki miszmasz. No tutaj też różne samochody, ale takie dobre, nowsze. Aż Tesla widzieliśmy kilka razy. A nie, no samochody nie? Są różne, ale białe. Ale czyściutki, ale czyściutki w środku i nie śmierdzą, nie? Tak. Zobaczcie, jaka plaża jest. Tam wczoraj nie było nigdzie leżaków, nie było gdzie leżeć, a dzisiaj jest pusto. Ale zobaczcie, są osoby, które się kąpią. No co tam znalazłeś? Chciałam dla dziewczynek kupić te misie, ale nie ma już różowych. A. A ja to, nie, to sam. O, czerwony. Magnesy. Nie dla nas, bo my tu nie przypadamy za magnesami, ale a dla Roxy trzeba na pewno wziąć. Tylko dla kogo to? Dla kogo? Nikt nie pije alkoholu. Lepszy sklep z niego. Poszliśmy do innego, tak. No. Trochę ciekawszy. Zobacz. Śliczny, prawda? No. Zakupy już u was zrobione. Ale mądrze pomyślałam, że zostawiłem worek w sklepie. Nie wiem, czy znajdziemy go, ale mam nadzieję, że tak. Później nie do tego sklepu wejdziesz, bym chciał tę reklamówkę z zakupami, a... No, to powie alo. Ale nie mam. Dobra, a teraz idziemy na Stare Miasto i tu już chyba coś powoli się zaczyna. Takie już jakieś fajne... I słońce wychodzi. I słoneczko przestało padać, najważniejsze. To co, wchodzimy tam na górę? Nie. Słuchajcie, idziemy teraz na Stare Miasto w Alicante. Nazywa się ono Santa Cruz. Chyba dobrze idziemy. Tak się wydaje. Idę trochę na górę. Po prostu cały czas prosto, ale już widać po budynkach, że już tutaj się trochę tak zaczyna taki klimacik właśnie Starego Miasta. Zobaczcie. Ładnie, kolorowo. Najbardziej mi się podoba ten niebieski tam budynek. No, znaleźliśmy jakąś, taki uważaj, znaleźliśmy fajną uliczkę. Ślicznie. No, nie? A tu normalnie wszyscy mieszkają. Chłopaki, uważaj. Co za dźwięk właśnie. Dźwięk jakiegoś ptaka mi się wydaje. O. Ale żeśmy ponagrywali, co? No. Spotkaliśmy Polki. Niebezpiecznie chodzić samemu. A, dobrze, że nie jestem sam. No tak to wygląda, Stare Miasto. Idziemy szukać co zjesz, kurczę, bo już dnia. Podrabi plecy. Mi się wydaje, że robak jakiś. Za koszulku jakiś robak. Strasznie dużo. Wiesz? Kurczę. Dobra, chyba doszliśmy do miejsca takiego docelowego. To jest zaraz u podnóża zamku świętej Barbary. Ja to w ogóle dziwię się, że ty chcesz ze mną chodzić, zwiedzać te... A dzisiaj te... nie chcę chodzić. Jakoś nie narzekasz. Bo my ogólnie, powiem wam, że jedliśmy zawsze coś tam najbliżej plaży. No i to jedzenie w tych restauracjach przy plaży jest takie średnie, no i drogie, wiadomo. Więc poczytałam sobie też właśnie o tych restauracjach, że najlepsze jakie są, to właśnie tutaj, powiedzmy, w takim centrum Alicante, tego Starego Miasta, że tutaj są właśnie najsmaczniejsze.
Dobra, kamienice znalezione, fotki porobione, a teraz szukam właśnie restauracji. Tak jak pokazałam wam tą wcześniejszą, no to ona niestety, ale te w sumie te lepsze chyba restauracje, jak mi się wydaje. To jest już tak bardzo późno się otwierają, bo tak około 18-19. Pan wiedział, na czym otworzyć menu, żeby ci pokazać i cię przyciągnąć, tak, prawda? Odparł od razu na stejkach. Jest takie, Co to masz pierwsza, do pierwsza lepsza restauracja po drodze, bo już nie mogłeś się wytrzymać tutaj z górą. Masz maskę? Ja dostałem już stejkę, widzisz, ale jakiś ten stejk teraz tutaj mi się pokręcił, kurde, na boki. Jak już zamówiliśmy, to sprawdziłam, ile ma opinii, ma 3 gwiazdki na tripie, także... No bo to jest naprawdę z restauracji, co ja my trochę... Ja bezpiecznie zamówiłam. Ale ty mnie brałeś, bo mówiłeś, że najwięcej ludzi. No bo wiesz dlaczego, bo tu stoi pani i wszystkich zagania po prostu. Widziałeś? Widziałem stejki. Ja już lody zjadłem. Przed chwilą zjadłeś styka, lody już zjadłeś? Czekoladki nakupiłeś. Ja kupiłam takie czekoladki jakieś hiszpańskie. Szukamy restauracji, co wieczorem pójdziemy. Tak. Podobno jakaś super, super fajna, bo ogólnie jakoś tak trafiamy na jakieś takie kiepskie. Już sprawdziłam opinię. Ma, słuchajcie, 4,8 gwiazdki i aż 1200 opinii. Myślę, że będzie dobra, mam nadzieję przynajmniej. Idziemy, zobaczymy. Dobra, ze Starego Miasta wyszliśmy jakiś tak nagle do jakiegoś trochę takiego centrum. Nowoczesne miasto. Jakoś tak nowocześnie się raptownie zrobiło. Ale jaki jest kontrast, prawda? Tak. No właśnie, restauracje, zobacz. Od razu jedzenie się zmieniło. KFC. No. Ja nie mogę, aż żałujemy, że przed chwilą zjedliśmy jedzenie tam, bo słuchajcie, Five Guys, czyli właśnie też taka jedna z topowych sieciówek burgerowych. Ja jadłam ostatni raz w Paryżu i były naprawdę dobre. A ty jadłeś Five Guys? O nie, jeden outburger, bo to Stanach. Ale to bardzo podobne. Bardzo podobne, no taki fast food, więc ale... No pyszne mają to burgery. Na pewno nie pyszniejsze niż u nas, bo tutaj wiesz, mrożonki. Tak, ale trzeba spróbować. Ale myślę, teraz dawaj. Chcesz jeść? No dawaj. No. Naprawdę? Hamburger czy cheeseburger? No cheeseburgera. Cheeseburgera? Cheeseburger, tak. No, i mają. Some onions. That's it, yeah. Wiecie, co my gadamy, jak przyszliśmy do Five Guys? Stoimy i tak, wow, jakie mają okapy, wow, jakie mają grille, wow. Sieciówkę, wiadomo, no, Five Guys, sieciówkę jest bardzo znana w Anglii, Stanach. Jest bardzo długo lat na rynku i cały czas kolejki, nie? No, ale zobacz, mówiłeś, że mięso jest mrożone, a mięso jest świeże. U nas też świeże, także to jest robi robotę, dlatego ten burger dobrze smakuje, nie jakieś mrożonki, nie? No co, masz szyjkę sobie go? Teraz wam próbuj. Powiem, jak smakuje. A w Ameryce też bardzo popularne. W Polsce to nie za bardzo do burgerów. Panów masz wszędzie, prawda? No tak, też. Nie możemy spokojnie przyjść w Hiszpanii też nie. Ale jest pozytywnie, trzeba no się właśnie cieszyć, także słuchajcie, że tu czar, zawsze możecie do Roberta podejść, bo Robert nigdy nie ma pretensji, nawet jak jest na wakacjach i czeka na burger. Jeszcze czeka na burger. Jakby jadł burgera, już to by miał. No dawaj, rób test. Tak wygląda. Weźmy się ten. O. Serny roztopiony. Dobra. No i jak? Nie no. Dobre jest, co? Super. No co super. Składniki wybierasz. Ta bułeczka trochę taka gumowa. Gumowa tak się klei troszkę. No i nie jest jakiś wielki. Podwójny miejsce co jest.
A ty podwójne mięso wziąłeś? Nie, bo to cheeseburger, to chyba już jest podwójne. Ja się nie pytałem, może się wystraszyli. Powiedzieli, że duży jestem, bo to brak dalej. Tylko podwójne bierzesz. Tak, koksu chodzi po mieście, głodny. Proszę bardzo. Teraz ja robię test. Teraz ty test robisz? No. Mhm. Dla mnie spoko. Nawet jest po prostu taka lepsza wersja trochę sieciówki. No. Dużo lepsze mięso. No, no bułka tak, taka... Klei. No tak. Taka, bo trochę się klei, taka, nie? Taka jest bycie. Nie wiem, jak to nazwać. To no, dobre porównanie z jakimś, kurde, tam innymi fast foodami, to na pewno dużo lepszy od tych wszystkich. W sensie super, że też tak dużo jest składników. Dużo sałaty, ogórka. A. Czyli udarła. Uciekliśmy szybko przed deszczem, bo tak się rozpadało, że szok. Ale teraz szykujemy się, trochę się Robert przespał, krótka drzemka i idziemy zaraz na siłownię. Robert musi zrobić trening, a ja wam pokażę, jakie rzeczy kupiliśmy z pamiątek. Zaszaleliśmy i dla dziewczyn kupiliśmy takie sukienusie, zobaczcie, hiszpańskie. Bo zastanawialiśmy się, co im kupić, a chcieliśmy coś im kupić z takiego, wiecie, innego. A żebyście też się cieszyły, one bardzo teraz lubią sukienki, więc będą miały na jakiś bal przebierańców. Jeszcze jedną taką jakąś bransoletkę. Tu dwa razy kupiliśmy taką małą buteleczkę alkoholu sangria. Sangria, chyba tak, sangria, nie wiem, jak to się wymawia. Tu dwa magnesy. I jeszcze dla dziewczyn takie ładne naszyjniki, kwiatuszki, takie koraliki. Jeszcze te czekoladki. Jakieś takie podobno tradycyjne, hiszpańskie. Jedziemy teraz na gym. Na hiszpańską siłownię trochę. Tutaj Robert musi zrobić trening, bo już siły nie ma. Więc nagramy też filmik z siłowni, jakiegoś vloga dla niego na kanał. A u mnie pojawi się taki luźny vlog z naszego całego wyjazdu. Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, którą chciałam wam powiedzieć, to, że na ten wyjazd, jak się pakowałam, to mówię, zabieram same sukienki, wszystkie sexy rzeczy. Wzięłam dwie pary takich sandałków na obcasach. Jak widzicie, tutaj mam taki też kombinezon sexy. A teraz powiem wam, że tak żałuję tego. Jestem taka, już nie mam co się ubrać, bo już jeden komplet, założyłam taki kombinezon, drugi kombinezon. Dobrze, że wzięłam jeszcze tą spódniczkę z Ocean's Apart, bo jeszcze tak na luzie jakoś się trochę czułam. Mówię, nie ma. Po prostu same sukienki, sexy, siateczki z cyckami na wierzchu i tak dalej. Więc byłam pewna, że będę taka sexy mama, codziennie będę chodziła w szpileczkach na randki, ale jednak bardziej preferuję taki luz. Tak wyglądają wakacje ze starym. Dobra, trening skończony. Zaliczyć Jake'a. Trening skończony. Teraz. Kto chce zobaczyć trening, wjeżdżajcie na mój kanał Robert Mornejka. Tam będzie cały trening, co się działo. A teraz tylko końcówka Jake'a, będzie posmakować. Więcej nic nie mogę dać. Żebyś nie zemdlał po drodze teraz. Dzień dobry. Dzisiaj mamy piąty dzień naszego wyjazdu i to już jest ostatni dzień tego wyjazdu. Niedługo wylatujemy. Na tą chwilę jest godzina około 10. Jesteśmy już po śniadaniu i planujemy jeszcze iść sobie na plażę, tak na jakąś godzinkę. Ja już nawet założyłam kostium. Wracamy do pokoju, pakujemy się i wracamy już do Polski. Ja szczerze mówiąc bardzo już tęsknię za dzieciakami, także dłużej to już chyba nie wytrzyma, naprawdę. To i tak dla mnie te 5 dni to już jest taki, wiecie, najdłuższy okres, na kiedy zostawiłam dzieci. Ogólnie przebiłam siebie i jestem sama w szoku. Od 4 lat nie miałam takiego wyjazdu. Ale jeszcze wracając do wczorajszego dnia, poszliśmy sobie na randkę.
na taką kolację już przed właśnie tym wylotem. Nie braliśmy kamery, bo stwierdziliśmy, że już dobra, nie chcemy nagrywać, chcemy trochę sobie tutaj, wiecie, posiedzieć, pogadać, trochę tam prywatności. I naprawdę powiem wam szczerze, że odlecieliśmy na maksa, zaszaleliśmy przy kolacji, poszliśmy sobie na stejki do takiej jednej z lepszych chyba tutaj restauracji w Alicante, przynajmniej ceny to wnioskowały i opinie na tripie. Zjedliśmy steka i ogólnie ja mówię, dobra, no to zamówię sobie winko, kieliszek winka. Mówię do Roberta, mówię, chcesz winko? O, wiecie, Robert w ogóle nie pije alkoholu. I on mówi, no dobra, w sumie może tam kieliszek tego winka, to się napije. No i mówimy do kelnera, że chcemy dwa kieliszki czerwonego wina. I on tam, si, no, wiecie. I przynosi nam butelkę wina. Rozlał, postawił na stół. Ja myślę, że po prostu tak u nich wygląda serwis i po prostu otwierają już butelkę przy stoliku. Ale jak już postawił tą butelkę i poszedł, ja mówię, okej, wychodzi na to, że zamówiliśmy butelkę czerwonego wina. I popatrzyliśmy się na siebie i stwierdziliśmy, no trudno, tak miało widocznie być. Więc wypiliśmy wieczorem tą butelkę wina i naprawdę to się źle skończyło. Ja jeszcze wcześniej piłam Aperola i naprawdę już ogólnie też ze zmęczenia ten alkohol mnie jakoś mocniej wziął. Tu pokażę wam przebitki z wczorajszego naszej, z wczorajszej naszej randki, bo mówię, dobra, nagram sobie coś jeszcze tutaj na pamiątkę. To powinno być ocenzurowane, bo już widać po mojej twarzy, oczy, jak one wyglądają, widać, że już jestem w dobrym stanie. Później już musiałam wracać na bosaka do hotelu bez butów, bo te sandałki były strasznie niewygodne. Tak się skończył nasz wczorajszy wypad na randkę. A teraz, tak jak wspomniałam, lecimy szybko na plażę i myślę, że już tutaj nie będę nic nagrywać. Także dziękuję wam za tego vloga z Hiszpanii. Dajcie znać, czy wam się podobało. Coś innego w sumie w końcu na moim kanale, jakiś wypad za granicę. Dajcie znać, czy wam się podobało i ściskam was bardzo mocno. I do zobaczenia w kolejnym vlogu.